Hejka wszystkim, z tej strony Michaleto i witam was na... Dzisiaj sobie pochodzimy po budowanym tym dworcu PKS. Jakby coś to nie jest, nie mam. A jakby coś to jeszcze mam hulajnogę, żeby dla was przetestować, ale nie wiem chyba jak to nagram, więc zaczynamy film XD. I widzowie, to trwało troszkę, bo nie masz ten cały... Nie jeżdżą jeszcze autobusy na tej ulicy. No ale może będą jeździć. W ogóle ja wiem, już powstały trzy przystanki na tym dworcu. Ale nie na dworcu, tylko kurczę, chciałem powiedzieć, że ta budowa trwa od Mikołaja Kopernika do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli ktoś mieszka w Białymstoku, to pewnie wie, że dworzec PKS jest w budowie. Tak samo jak dworzec PKP był. Kiedyś też tak była budowa. Pamiętam, jak te chodniki były tak rozkopane. A te przejście tam w ogóle na dworcu znaczy na bohaterów Monte Cassino. Tam jak chcesz przejść sobie, kurczę, na kardynała Stefana Wyszyńskiego, to źle jest. Ale widzowie, ja wam powiem teraz, że otworzyli trzy przystanki, znaczy jeden otworzyli nowy przystanek, czyli bohaterów Monte Cassino Centrum Przydworcowe. Stamtąd możecie właśnie się przesiadać, tylko że jeżdżą tam autobusy od poniedziałek, wtorek, środa. Jeśli chodzi o czwartek, to w czwartek to nie jeżdżą autobusy na Centrum Przydworcowe, ale jeżdżą tak poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota i niedziela. Dobra widzowie, teraz zaraz się widzimy i przedstawię wam te przystanki. Pewnie każdy z was zna przystanek kardynała Stefana Wyszyńskiego, Młynowa. No to właśnie jest chyba w przystanku ulica Łączyńska, Młynowa. Oczywiście ten przystanek jeszcze jest zamknięty, ale wiecie co? Wiecie, że linia 23 powraca na Kopernika? No, a kiedyś nie jeździła, ale już nie jeździ, ale znów będzie jeździła. Fajnie. Ale jeszcze jest najlepsze, że 20 i 19 będzie jeździć na Kopernika. Dobra, więc widzimy się na następnym przystanku. Wiesz co, widzę, jeszcze jest taki przystanek bohaterów Monte Cassino. Łomżyńska, który też jest zamknięty. Jeszcze jest jeszcze jeden, który jest zamknięty. Czyli bohaterów Monte Cassino Ciechanowska. Nie, chyba Ciechanowsk. Tak, Ciechanowska. Oczywiście droga, nie wiem jakim cudem, ale już jest otwarta i to jest fajne, na tym światła migają. Więc teraz przechodzę do ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Co, może jednak kardynała Stefana Wyszyńskiego się pojawi jutro. Więc teraz mamy ulicę Polską. No i on bardzo mi spodoba. No nie wiem, kiedy zostanie ukończona. Słuchajcie, teraz mamy ostatnią ulicę, czyli Świętego Ducha. No widać, też jest tak rozwalony. Widzowie, jutro się pojawi z kardynała Stefana Wyszyńskiego i Mikołaja Kopernika. Ja się z wami żegnam, elo.